Teraz, proszę Państwa, Turcja, miejscowość Mersin. Tam znajduje się nasz kolejny gość, Miłosz Wieczorek, Polak mieszkający w Turcji właśnie. Dzień dobry, panie Miłoszu. Dziękujemy, że zdecydował się pan porozmawiać z Wirtualną Polską. Uszanowanie. Dzień dobry wszystkim. Proszę opowiedzieć, jak pan przeżywał tych ostatnich kilkanaście godzin, kilkadziesiąt godzin. To o 2:17 chyba polskiego czasu w nocy zaczęła się ta tragedia, której Turcja nie widziała od dekad. Tak, mówią nawet, że, no to akurat zmieniali zdania, ale że nawet od 130 lat. Wydaje mi się, że to jest realne, dlatego że nigdy nie uderzyło jedno za drugim, a wczoraj mieliśmy dwa trzęsienia ziemi. A najgorzej odczuliśmy niestety to pierwsze, dlatego że wtedy w nocy byliśmy faktycznie w mieszkaniu i to jest noc, której nikomu nie życzę, najbardziej chyba przerażające doświadczenie naszego życia. Natomiast większość dnia później spędziliśmy już praktycznie na ulicy. Do domu wróciliśmy jeszcze raz po rzeczy, żeby je zabrać. A ostatecznie jakby do domu wróciliśmy o 4:00 w nocy naszego czasu. Takie właśnie są zalecenia władz, żeby unikać budynków, żeby przebywać na otwartej przestrzeni? To są ogólne zalecenia. Nawet nie tyle, że władz, to jakby też logika nakazuje, żeby unikać tych budynków. Władze natomiast mówią, żeby unikać budynków uszkodzonych. To oczywiście prawda, bo w ciągu dnia widzieliśmy mnóstwo obrazów budynków, które zawalały się. Z zewnątrz wyglądały ok, natomiast te wstrząsy wtórne, które w teorii wydają nam się niegroźne, bo są dużo lżejsze, po prostu powalały te budynki. Dostawaliśmy SMS-y, żeby nie korzystać z wind, mimo tego, że nie czujemy tych wstrząsów, bo przez wstrząsy wtórne windy również spadały w naszych miejscowościach. No, ja widziałem i takie wstrząsające zdjęcia, że nawet drogi są kompletnie niektóre zniszczone i nawet powierzchnia ziemi pękała. To jest problem, z którym będziemy za chwilę pewnie walczyć, dlatego że wybieram się niedługo do Maraż właśnie, także z pomocą, żeby wydostać kilka osób z miasta. Nie wiem, czy to się w ogóle uda, dlatego że drogi, autostrady, mosty, wszystko jest zawalone. Jeżeli nie jest zniszczone, to jest zasypane śniegiem. No właśnie, to jest inny bardzo ważny aspekt, bo my czasami kojarzymy Turcję wyłącznie jako ciepły kraj, tak nam się może niektórym kojarzyć, a tam jest też zima, tam jest też zimno, ta temperatura nie sprzyja tym, którzy czekają na wybawienie pod gruzami. No niestety, jakby każda godzina dla nich może być śmiertelna, na razie dostajemy jeszcze cały czas. Póki co pozytywne informacje, że udaje się wydostawać dzieci, czy w ciągu 24 godzin, po 26 godzinach, teraz też udaje się wydostawać cały czas. Więc na razie na szczęście jeszcze udaje się ludzi wydostać, ale sytuacja jest tragiczna, dlatego że faktycznie ludziom się wydaje, że skoro to jest koło Iraku i Syrii, tam powinno być gorąco, ale tam leży śnieg, tam są minusowe temperatury, tam jest bardzo zimno, a wszyscy ludzie praktycznie nie mają ubrań, dlatego teraz pakujemy co ewentualnie mamy, żeby się podzielić, skarpety, bluzy, swetry, bo ludzie zostali w samych piżamach, w cienkich ubraniach. No, i jak to po prostu bywa w nocy we własnym mieszkaniu. Nie są na nic przygotowani, tak jak się przebywa we własnym domu. Dokładnie. Nam się udało uciec też w piżamie, ale chociaż mieliśmy tą sekundę, żeby zarzucić kurtkę i buty. A natomiast ci ludzie po prostu zostali zaskoczeni w środku nocy, więc są zupełnie nieprzygotowani do tego. Poza tym jest tam bardzo ciężka sytuacja, bo brakuje paliwa. Wszystkie stacje benzynowe praktycznie przestały istnieć. Bankomaty, banki przestały istnieć. Nie mają pieniędzy, nie mają paliwa. Z komunikacją jest ogromny problem, przerwy w dostawie internetu, w dostawie telefonii komórkowej. Panie Miłoszu, pan jest w tej chwili w mieszkaniu, w którym pan normalnie mieszka, normalnie przebywa? Ten budynek jest niezagrożony, tak? Wydaje się, że nie. Nie ma oficjalnych komunikatów, czy można wrócić, czy nie. Takich komunikatów nikt nam tutaj nie podał. Natomiast no, budynek wydaje się nienaruszony. Nie mieliśmy już tak naprawdę dokąd pójść. Do godziny 4:00 w nocy chodziliśmy, tak jak większość tutaj po ulicach. Większość ludzi koczowała, rozpalała ogniska, spała w samochodach. Parkowali po prostu na placach z dala od jakichkolwiek zabudowań, bojąc się, że wystąpi trzecie trzęsienie ziemi, bo taka plotka też się tutaj pojawiła, że będzie trzecie, o magnitudzie 8,5 nawet. No, na szczęście to była tylko plotka. My już o godzinie 4:00 wróciliśmy tutaj, przespaliśmy 3 godziny i szykujemy się po prostu do drogi do Maraż. A jak wygląda miasto, w którym pan żyje? Tutaj na szczęście nie zawaliło się w zasadzie nic. Mimo tego, że nie jesteśmy tak bardzo daleko od Adany, w której tych gruzów też jest pełno. Na szczęście my byliśmy, to i tak było mocno odczuwalne, ale nasze miasto przeżyło, tak mogę powiedzieć. Natomiast miasta, do których chcemy pojechać, czyli Maraż, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, te miasta praktycznie przestały istnieć. Ale to jest teraz tak, że cały jakby kraj, nawet te regiony, które nie zostały dotknięte tym strasznym kataklizmem, wszyscy przestawiają się na takie działanie w trybie awaryjnym, jest tylko jeden cel, pomoc tym, którzy są zawaleni, pomoc tym, którzy przetrwali, tak? Tak to dokładnie wygląda. Z miast wysyłane są oczywiście ekipy specjalistów,
Dzisiaj widziałem, że z Izmiru też wysyłano kilka tysięcy ludzi do pomocy z psami, ze sprzętem. Każde miasto pomaga jak może. Turkish Airlines uruchomiło dodatkowe połączenia, również połączenia cargo, gdzie ludzie zwożą po prostu na lotniska co tylko mogą, ubrania, powerbanki, rzeczy, które są potrzebne, leki, kosmetyki. To wszystko jest przekazywane, ładowane do samolotów. Co chwilę przylatują kolejne samoloty, przyjeżdżają transporty ciężarówek do Adany i dalej do Maraż Gaziantep Hatay. Proszę trochę opowiedzieć, panie Miłoszu, bo nam większości, nam Polakom, to są wrażenia, emocje zupełnie obce. No, dzięki Bogu żyjemy w takim miejscu, w którym takiego zagrożenia nie ma. No, to jest dużo spokojniej, więc my się zwyczajnie, być może nie, większość z nas nie potrafi sobie wyobrazić strachu przed trzęsieniem ziemi. Ale co człowiek czuje, kiedy czuje takie wstrząsy, kiedy jest w pomieszczeniu i nie ma pewności, czy sufit za chwilę na niego nie spadnie? Jakie to są emocje? No i oby nikt tego nie poczuł, bo mówię, nie życzę tego najgorszemu wrogowi. To była najgorsza noc naszego życia, gdzie każdą sekundę jestem w stanie odtworzyć. Strach był nawet, żeby wrócić do samego budynku. Podchodząc do naszego bloku, bo to jest 19-piętrowy wieżowiec, my mieszkamy na 10, więc na dam jest jeszcze 9 pięter. W nocy, kiedy się obudziliśmy, kiedy praktycznie nie dało się poruszać, bo odbijaliśmy się od ściany do ściany, cały blok chodził lewo, prawo, więc człowiek tylko się zastanawia w każdej sekundzie, słysząc ten okropny hałas, bo to też jest dźwięk nie do porównania, kiedy ściany o siebie ocierają, to jest ogromny hałas, meble hałasują, drzwi uderzają o ściany, a człowiek się zastanawia, kiedy będzie ta sekunda, kiedy te ściany, te 9 pięter nad nimi się na niego zawalą. I czy to dobrze być w środku i jak szybko go odnajdą. Na szczęście udało nam się uciec z tego bloku, ale każde podejście z powrotem do niego to był ogromny strach. Wchodzenie, bo nie można korzystać z wind, wchodzenie na 10 piętro po schodach, to każdy stopień był przerażający, żeby powrócić do tego mieszkania. Przepraszam za to takie banalne określenie, ale to ono się nasuwa naturalnie, kiedy widzimy niektóre z tych zdjęć, że te domy się jak naprawdę domki z karton, to się po prostu składają albo w całości, albo składają się na przykład niższe kondygnacje. Widziałem takie zdjęcia, że budynek wydawałoby się, pojawił się nagle wielki dym, tumany kurzu i wydawałoby się, że budynek nie zmienił swojej postaci, tyle że oczywiście on stał, tylko że było jakieś 3 piętra niższy, bo te 3 pierwsze piętra się zwyczajnie zawaliły. Jak się tam buduje? Czy to jest budownictwo przygotowane na tego rodzaju zjawiska, czy nie? Chyba są jakieś specjalne przepisy, przynajmniej od jakiegoś czasu, tak? Są, chyba od 2016 roku bodajże. Natomiast te budynki, które się zawaliły, one są w większości po prostu stare. To są budynki, które są zupełnie niedostosowane do takich trzęsień ziemi. Takich budynków w Turcji jest ogrom. Ogrom jest również w Stambule, które tak naprawdę jest chyba najbardziej zagrożonym miastem. Jeżeli tam przyjdzie podobne trzęsienie ziemi, a to ofiary będą liczone nie w tysiącach, a w setkach tysięcy. Dlatego tutaj akurat trzęsienie ziemi objęło 13 milionów. Dalej liczymy oczywiście ofiary, których jest ogrom, ale to jest w miarę rozprzestrzenione. Ale chodzi właśnie o konstrukcję. Domy są po prostu stare. To są 30, 50, 20-letnie budynki, które nie są dostosowane. Te, które są budowane teraz, tak jak nasz i większość bloków wokół mnie, są już budowane w tej nowej konstrukcji, która ma wytrzymać taką siłę. No i w tym nadzieja, że ktoś, kto to zaprojektował, podszedł do sprawy poważnie, że potem na etapie wykonania tego budynku też nikt... Też nie zawalił. Niestety zdarzały się przypadki, gdzie oszczędzano na materiałach, gdzie używano na przykład piasku z plaży zamiast piasku budowlanego. No to się niestety mieściło właśnie przy takich trzęsieniach. Proszę opowiedzieć, panie Miłoszu, pan już trochę o tym wspomniał. Jakie są pańskich najbliższych plany na kolejnych kilkadziesiąt godzin? Mówił pan o tym, że planujecie pomagać. Zobaczymy, czy uda się dotrzeć do Maraż. Chcielibyśmy pojechać samochodem ze znajomym, żeby kilka osób wyciągnąć stamtąd. Zawieźć oczywiście ubrania. Jeżeli się uda, to może gdzieś zdobyć paliwo, bo ludzie nie są w stanie wydostać się z tych miejscowości, nie mając paliwa w samochodach zwyczajnie. Nie mają pieniędzy, nie mają niczego. Rodzina zostaje tutaj na miejscu ze znajomymi. Mam nadzieję, że tu już będzie w miarę bezpiecznie, bo i tak jesteśmy odsunięci, mimo tego, że to trzęsienie ziemi dotarło. Aż tutaj, to i tak jest to w miarę bezpieczny kawałek ziemi. Chcemy my pojechać ze znajomym tam, natomiast rodzinę zostawiam w bezpiecznym miejscu. A przeszło panu przez myśl w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, że trudno zostać w takim niebezpiecznym miejscu na ziemi, że chętnie by pan się przeprowadził, wyprowadził z takiego miejsca, które na co dzień może być rajem, ale bywa też piekłem? Zaskakujące, ale nie do końca, dlatego że powoli jakby przyzwyczajamy się, że to miejsce takie wybraliśmy. Poza tym śmieję się, że od czasu, kiedy się przeprowadziłem, Turcja sprawdza, czy faktycznie na tyle ją lubimy, że zostaniemy. Dlatego, że przecież kilka miesięcy temu mieliśmy 10 minut od naszego mieszkania ten zamach bombowy w Mersin, gdzie dwie Kurdyjki wysadziły się w powietrze i zabiły jednego z policjantów. A teraz mamy to trzęsienie ziemi.
Na razie nie. Na razie myślimy, żeby tutaj zostać. Nie jesteśmy jeszcze aż tak przerażeni, żeby opuszczać kraj. Staramy się pomóc po prostu na miejscu, być częścią tego, co się tutaj dzieje. A czy państwo daje radę? Czy służby są obecne? Czy rzeczywiście pomagają? Czy widać taką mobilizację? Czy Turcja jest sprawnym państwem? Jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, tak. Choć z zewnątrz pewnie się wydaje, że nie do końca. Natomiast jeżeli chodzi o zagrożenia, to tutaj działają naprawdę bardzo dobrze. Mają wszystko przygotowane tak, żeby ruszać od razu. Kiedy tylko było pierwsze trzęsienie ziemi, od razu ruszyły także pomoc dla ludzi, która musiała opuścić swoje mieszkania. Oczywiście wysłano wszystkie ekipy ratunkowe. Nadal potrzebują ludzi, z tego co dzisiaj widziałem, to żeby wydostać spod takiej ilości gruzów, trzeba byłoby wysłać do tych już kilkunastu tysięcy, które tam pracują, kolejne kilkadziesiąt tysięcy osób przeszkolonych, nie mówimy tylko o cywilach, bo oni też oczywiście cały czas pomagają. Ludzie też pomagają, próbują wydostawać z gruzów, ale potrzeba byłoby jeszcze ze 35 tysięcy żołnierzy, specjalistów, którzy pomagaliby w wydostawaniu ludzi z gruzów. Natomiast państwo działa naprawdę sprawnie, jeżeli chodzi o pomoc już doraźną tam na miejscu. Problem mam tylko z powiadamianiem, dlatego że tak naprawdę to zawsze kuleje tutaj. Nie dostawaliśmy do tej pory powiadomień o tym, co się dzieje. A czy internet na przykład funkcjonuje normalnie, media funkcjonują normalnie, można w internecie poczytać najnowsze doniesienia, wskazówki, podpowiedzi? Tak, wiem, że tradycyjnie lubią ograniczać często dostęp do wielu informacji, natomiast tym razem nie jest ograniczony ani internet, ani dostęp do informacji, ani do filmów, które są publikowane, jest tego pełno. Problem jest w miejscowościach, które ucierpiały, dlatego że tam jest ogromny problem z dostępem do internetu, do telefonów, żeby się do kogokolwiek dodzwonić. Cała infrastruktura została tam praktycznie zniszczona. To proszę jeszcze na koniec powiedzieć, czy my jakkolwiek tutaj oglądając pańską relację i te dramatyczne miejsca, możemy zdjęcia te absolutnie tragiczne, możemy jakoś pomóc, w jakiś sposób wesprzeć tych, którzy ucierpieli, czy są już jakieś organizowane zbiórki, co właściwie moglibyśmy zrobić? Są zbiórki. Widziałem, że są zbiórki również w Polsce, ale jest także międzynarodowa zbiórka organizowana przez AFAD, a więc zarządzanie kryzysowe w Turcji. Jest zbiórka turecka, zbiórka międzynarodowa. To jeżeli chodzi o pieniądze, ale też cały czas podkreślają, że potrzebna jest pomoc materialna. Nie wiem, czy są wysyłane takie transporty z Polski, natomiast tutaj w Turcji w każdym mieście organizowane są transporty odzieży, powerbanków, kosmetyków, leków, tego typu rzeczy, bo ci ludzie zostali bez niczego, oni siedzą tam tylko w piżamach, cienkich bluzkach, cienkich spodniach, kapciach, potrzebują w zasadzie wszystkiego. Warto, proszę Państwa, poszukać tych informacji. Na pewno z czasem będą się pojawiały takie zbiórki, takie informacje o zbiórkach także w Polsce. Tam poleciała mocna grupa polskich strażaków, profesjonalistów z ciężkim sprzętem, którzy potrafią szukać pod gruzami. To też będzie wsparcie dla tureckich sił. Tak, no ja widziałem, że to jest chyba około 80 osób z psami. Praktycznie każdy kraj, nawet Grecja przecież, z którą są ogromne napięcia tutaj na linii Turcja, Grecja, Cypr, też wysłała swoją ekipę. Japonia też już dotarła. Praktycznie wszyscy wysyłają pomoc, jaką mogą. Turcja ogłosiła po prostu czwarty stopień alarmowy, który już jakby zezwala na tą pomoc międzynarodową, żeby wpuścić te ekipy międzynarodowe, bo praktycznie potrzebują wszystkich rąk, żeby jak najszybciej tych ludzi wydostać, bo tutaj każda godzina ma znaczenie. Im dłużej w tym śniegu i mrozie, tym większa szansa, że liczba ofiar będzie większa niż liczba osób wydostanych. No właśnie, to jest absolutnie gra z czasem i tutaj każda minuta się liczy. Ma pan absolutnie rację. Z każdą godziną zmniejsza się po prostu radykalnie szansa na przeżycie tych, którzy znajdują się pod gruzami. Oby się ich udało w jak największej liczbie wydostać. Miłosz Wieczorek, Polak mieszkający w Turcji, bardzo dziękuję za pańską relację. Proszę na siebie uważać. Dziękuję również. Proszę przekazać wyrazy wsparcia najbliższym i wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku tej tragedii. Dużo zdrowia, do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.